Pomów z Wiktorem. Niech się od nich odsunie. Najpierw on to musi zrobić. Nie rozumiem. Co? Ty jej powiesz, czy ja mam? Jest zakochany w Bii Urquizie. Co? Właśnie to. Czy to prawda? Wy nie musicie się do tego mieszać. To moja sprawa. Nie musimy się do tego mieszać? Nie. Tak się składa, że musimy, bo ci ludzie zniszczyli nasze życie. Nie waż mi się więcej rozmawiać z tą dziewuchą, bo... bo stąd wylecisz. Albo o niej zapomnisz, albo znikasz. Zrozumiałeś? To nie jest wina Bii. Gdy zdarzył się wypadek, miała 6 lat i też straciła siostrę. Nie rozumiecie tego? Po czyjej stoisz stronie? Nie jestem w stanie uwierzyć w to, co słyszę. Straciliśmy wtedy jednego syna, a Wiktor jest... To ja nie mogę w to uwierzyć. Nie da się ocenić poziomu cierpienia. Ci ludzie zniszczyli nam życie, Manuel. Bia niczego nie zniszczyła. I jej siostra też nie. To był wypadek. Cześć. Daj znać, kiedy możemy się spotkać. Jak się czujesz? Jestem w szoku. Nie mogę w to uwierzyć. Ja też nie bardzo. A coś ci mówili? Skoro dowiedzieli się, że się przyjaźnimy? Różne rzeczy. To skomplikowane. Ale co ci powiedzieli? Powiedz. Bia, nie ma sensu o tym gadać. Zachowują się źle i nie wiedzą, co mówią. Mają w sobie mnóstwo niechęci. Zauważyłam. Ale teraz... gdzie w tym my? Znaczy nasza dwójka. Rozumiesz, będzie trzeba podjąć jakąś decyzję. Co z nami teraz będzie? To jest trudna sytuacja. Skoro już wiesz, że nazywam się Urquiza, pewnie widzisz wszystko trochę inaczej. Nie. Nie, to zupełnie nie tak. To, co czuję, się nie zmieniło. Ale? Ale się skomplikowało. To fakt. Czasem ciężko mieszkać w tym domu. Tak? A dlaczego z nimi zamieszkałeś? Mój tato zmarł, kiedy byłem jeszcze mały. A mama musiała podróżować za pracą. I nie chciała, żebym był sam. Okazało się, że mogę zamieszkać z moim wujkiem. Być może z czasem będzie lepiej, ale nie wiem. Chyba powinniśmy trzymać się teraz z daleka od siebie. Być może, jeśli ty uważasz, że tak będzie lepiej, to... Nie, po prostu nie chcę, żebyś miał problemy ze swoją rodziną. Ja też nie. Lepiej już pójdę.